witajcie w następnej degustacji. Tym razem piwo z browaru, ale browar. West Coast IPA, what a shot. 5% ABV, czyli 5% alkoholu, 60 IBU, 14% ekstraktu. Co oni tu piszą? W ogóle tu jest taki jakiś misiek z rangerem. Robią sobie selfie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko rozumiem, wszystko szanuję. Ale nikt nie wspomniał, że grizzly trzaskają selficze z personelem Yosemite. Co jeszcze? Może wspólne piwko po robocie? Mary Lou, polej wiadro West Coasta, bo misiu lubi wytrawne i gorzkie IPA. Wiecie co? Składniki: woda, słody pilzneński, pszeniczny, kara pils, zakwaszający, chmiele, Cascade, Citra, Centennial, Amarillo, drożdże, Safale, US05. No okej. Okay. Kapsel typowy dla browaru, hopheady. Pod spodem też pisze, jestem hopheadem. Okej. Okay. No i mam piwo. Barwa dosyć jasna, złota, może troszkę w bursztyn wchodząca, raczej klarowna, chociaż nie, wiecie co, opalizujące jest. Nie jest perfekcyjnie klarowna, jest opalizujące. Piana drobno i średnio pęcherzykowa, chociaż bardzo szybko tworzą się duże pęcherze i piana opada. W aromacie trochę słodowości, ale przeważa duża doza sosny i cytrusów. Bardzo przyjemnie. No to spróbujmy. I to samo jest w smaku. Najpierw mamy dosyć fajne ciało. Fajna słodowość, ale raczej jest wytrawne. Lekka ciasteczkowość, taka no, odrobinka karmelu, ale naprawdę niewielka. Bardzo szybko wchodzi goryczka, która jest raczej sosnowa. I później dochodzi jeszcze grejpfrut do tego. Także już na samym końcu mamy pomieszaną sosnę z grejpfrutem. Sporo akcentów cytrusowych, odświeżających. Ciało robi się wtedy takie dosyć lekkie, czy w stosunku do oczekiwań. Fajne takie codzienne, odświeżające piwko. Fajnie nachmielone, ale równocześnie fajnie zbalansowane. Bo ta goryczka niby tu piszą 60 IBU, ale wcale nie jest porażająca. Bardzo przyjemna, delikatna. Cytrusowość też nie jest jakaś bardzo kująca w oczy. Także wszystko jest ładnie zaokrąglone, przyjemne, ale nadal na tej lekko wytrawnej, odświeżającej nucie. Także bardzo fajne piwko. Zdecydowanie takie coś można pić dosyć często. 5% troszeczkę ponad sesyjność, ale i tak jest to bardzo przyjemne piwo. To coś innego wypicia tak naprawdę, bo fajnie zbalansowane, nie ma ekstremalnych jakichś tutaj nutek. Fajnie nachmielone oczywiście, cytrusowe, ale bez przegięć. Przyjemne. Przyjemne w odbiorze, zdecydowanie warte spróbowania. Jeżeli piliście, oczywiście zostawcie jakąś notatkę pod filmem, co wy myślicie o tym piwie, bo ono jest całkiem przyjemne i warte spróbowania. Mam nadzieję, że film się wam podobał, tak jak podobało mi się to piwo. Też dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym moim filmie na kanale, tak będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze zdrowie.